Motors, jak myślę wielu sponsorów, żeby Paul Motors napędzał Ślęzę. Jest to wrocławski klub i chcemy mieć swój wkład w rozwój wizerunku miasta, w rozwój Wrocławia, w rozwój sportu wrocławskiego. I 20 to jest samochód szczególnie dedykowany dla młodych ludzi, dynamicznych, właśnie z żyłką sportową. Wierzę, że powiązanie sportu i i20 Hyundai'a bardzo dobrze wpłynie na promocję tego modelu, na jego jeszcze większą rozpoznawalność i na jego jeszcze, na jeszcze większe zainteresowanie tym modelem. No i na pewno klubem. Nie mogę doczekać się, aż zacznę jeździć tym autem. Na karoserii jest widoczny herb Ślęzy. Ludzie będą wiedzieli, że to jest moje auto, dlatego nie będę mogła jeździć zbyt szybko. Trzeba będzie czasami zwolnić. A lubię szybką jazdę. Tylko, że zawsze w dozwolonych granicach. Kiedy jeżdżę samochodem, uwielbiam słuchać muzyki. Kieruję trochę w jej rytm. Jak jadę wolniej, słucham spokojniejszej. Najczęściej jednak słucham muzyki imprezowej, R&B czy hip-hop. Czasami jak wracam po treningu do domu, nie mam gdzie zaparkować. Ludzie zostawiają swoje samochody na chodnikach, wszędzie, gdzie jest trochę wolnego miejsca. Parkując tym Hyundai'em i20 będę musiała być szczególnie ostrożna. To przecież nowe auto. Dynamiczna firma, bo firma, która jest dealerem samochodowym, dynamiczny klub, jak się nazywa Wrocław, który stale się rozwija, no to wydaje się być doskonałym połączeniem. Ostatnie wyniki pokazują, że faktycznie idziemy do przodu. 4-0 prowadzimy, jeśli chodzi o bilans zysków i strat. Płomienie oczywiście, można powiedzieć, że napędzają, ale ja myślę, że tutaj mocny zespół, doskonały sztab trenerski to jest to, co nas napędza i będzie nam niezmiernie miło, jeśli razem właśnie z Paul Motorsem będziemy w maju świętować.